Jan Kazimierz, syn Konstancji, był 2 lata więźniem Francji. Bo po Niemcu wbił się w stronie z pułkownikiem na pagonie. Richelieu więc odpowiedzi wydał rozkaz, niech posiedzi. Gdy odsiedział miast do domu, wstąpił Janek do zakonu jezuitów, no a potem kardynalską wdział kapotę. Kiedy Władek zszedł ze świata, co na tronie dało wata, Janka wyrzekł się godności i królewskie przyjął włości. Po przyrodnim bracie Władku przejął również wdowę w spadku. Jan Kazimierz, postać bycza, lecz na kartach Sienkiewicza. Jan Kazimierz, postać bycza, lecz na kartach Sienkiewicza. Początkową fazę pracy utrudniali mu kozacy, którzy to pod Piławcami gładko zbyt wygrali z nami. Pod Zbarażem i Zborowem walki były remisowe. W boju zaś pod Beresteczkiem myśmy z nich zrobili sieczkę. Dodać trzeba, że Tatarzy także byli dla nas wraży. Choć na szczęście dźwięk mamony sprawiał, że zmieniali strony. A znów agent Mielnickiego, ponoć Władka syn IV. Co na Pierski zwał się Kostka, do Czorszczyna sam się dostał. I ujmował się za ludem, chociaż nie był Robin Hoodem. Za to, że się o bunt w góralach poniósł śmiech z powodu pala. Jan Kazimierz, postać bycza, lecz na kartach Sienkiewicza. Jan Kazimierz, postać bycza, lecz na kartach Sienkiewicza. Z inspiracji Radziwiła jeszcze jedna się zdarzyła. Rzecz niemiła, mianowicie Wusi Ciński, co w Upicie. Osłem był, lecz osłem przeto zerwał Sejm liberum veto. Miast jak batem majestatem nie posłużył król się zatem. Sejm reformy w tym układzie, jeśli już uchwalał rzadziej. Później znów bez zapowiedzi odwiedzili kraj nasz Szwedzi. I do tego tylko po to, żeby nam urządzić potop. Jasnej Góry ksiądz Kordecki bronił, resztę zaś Czarniecki, który wojną podjazdową Szweda tłuk bezpardonowo. A poza tym brał też na nóż takich jak Radziwiłł Janusz, Radziejowski, Opaliński, co zdradzili w sposób świński. On Krakowa mężnie bronił, gdy na Śląsku król się schronił. On uwolnił też Warszawę, lecz na krótko, bo niebawem król wuj głupi dał się z wrogiem, po czym przegrał i dał nogę. Miał na koncie też Ochmatów, gdzie zgniótł ruskich i kozaków. A dopomógł mu w tej czystce Krzyk Rodzicki, niż nad mistrzem, co nad każdym czuwał działem, bo oddział był generałem. Jan Kazimierz, postać bycza, lecz na kartach Sienkiewicza. Jan Kazimierz, postać bycza, lecz na kartach Sienkiewicza. Wspomnieć warto, że Czarniecki pod ostrzałem armat szwedzkich sławił takim to się czynem, że przepłynął wpław cieśniną, zdobywając przy tym Klingu, twierdzę zmącą się Koltyngą. Z Siedmiogrodu znowuż wkroczył książę Jerzy dwa rakoczy, zabijając ludzi mrowie nim po czarnym go ostrowie. Dopad stefanistej racji zmusił do kapitulacji. Gości było mało, jeszcze ruskich nam przywiało. Lecz rozprawił się z tą skonką w mig Czarniecki pod Połonką. Cudnów zaś i Słobodyszcze z armii ich zrobiły zgliszcze. Lubomirski hetman zatem stał i sprawił im te baty. A na koniec Janek Kazik ofensywą ich poraził, wyrywając z rąk tej Sitwy Wilno oraz większość Litwy. Jan Kazimierz, postać bycza, lecz na kartach Sienkiewicza. Jan Kazimierz, postać bycza, lecz na kartach Sienkiewicza. Kiedy już umilkły działa, w lubomirskim kraw zagrała, że był szlacheckiego rodu, winie więc szlacheckich swobód. Rokosz wszczął, to znaczy nową wojnę, gorszą, bo domową. A jej finał pod Mątwami, gdzie star z króla się wojskami, wycinając pin tych, którzy dali odpór szwedzkiej burzy. Ta i inne też urazy stały bazą się dla wazy, by do tronu nie mieć potrzeb, tak ostatni z wazów odszedł. Teraz skupcie się, psubraty, bo ważniejsze padną daty. Raz 6-5 raz Beresteczko, dla kozaków strach i wieczność. Raz 6-5 dwa Sejm rozwala Sicińskiego, nie pozwala. Raz 6-5-5 Karol Gustaw wszedł i gdzie mógł zrobił Grusna. 1-6-6-0 Połonka oraz Cudnów Ruski z Gontam. 1-6-6-6 za Mątwy na Lubomirskiego klątwy. 1-6-6-8 stacja koniec, czyli abdykacja. Jan Kazimierz, postać bycza, lecz na kartach Sienkiewicza. Jan Kazimierz, postać bycza, lecz na kartach Sienkiewicza. Jan Kazimierz, postać bycza, lecz na kartach Sienkiewicza. Koniec kropka, czyli dość i mamy was tam, gdzie brak kości.